Radio Conchita Talk FM, Radio Conchita. Satan za krótce. Radio Conchita. Bardzo serdecznie. Drogi jubilacie, mistrzu, to jest niezwykła rzadkość, żeby móc gościć w dniu jego urodzin, móc gościć pana u nas w polskim radiu, w gronie naszych radiosłuchaczy. To jest wielka przyjemność i takie chwile pozostaną niezapomniane dla nas. I życzę panu wszystkiego, wszystkiego najlepszego i niegasnącego poczucia humoru, z którego pan jest znany. Dziękuję bardzo. Na pewno jest to miłe. Jestem bardzo zadowolony, dlatego że lubię radio. W ogóle uważam, że radio to jest bardzo piękna instytucja. Thank you.
6 lutego 1937 roku. Jest m.in. śpiewakiem operowym światowych scen, mecenasem sztuki, jurorem ważnych konkursów operowych, a także wychowawcą pokoleń artystów. W pogodzie noc pokojna, ale sprzyjaźnia. Oczywiście proponuję, bo jest to, ale się robię, ale to ja bardzo.
jeszcze uważa za poszerzy kogo wyznania, wyznania wiary i tak dalej. Słowo i czynność katolickich to są nierozłączne jako znaki i nauczanie, a także jako duże czynstwo tego, co oznacza. A więc Duch Święty daje nie tylko zrozumienie Słowa Bożego, wzbudzając wiarę za pośrednictwem sakramentów, urzeczywistnia tak także wielkie sprawy. I temat taki jak śpiew i muzyka, a więc muzyczna tradycja całego Kościoła to wielki skarbiec nieocenionej wartości, wyróżniający się wśród innych form wyrazu artystycznego. Szczególnie tym, że śpiew kościelny, jako związany ze słowami, jest nieodzowną, integralną częścią urod uroczystej liturgii. Mówiło się tak za świętymi, że kto się zaśpiewa, ten się dwa razy modli, aby można być chwalić, pięknie śpiewa. Wiemy, się że cztery albo sześć razy. Lewa ręka w sprawach dobroczynności tych kwestii. Kościół kontynuuje i rozwija tę tradycję, przemawiając do siebie wzajemnie, jak i była zachęta świętego Pawła w psalmach, hymnach, pieśniach, pięknie w ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Czy też to, co miałem, to śpiewa dać się dwa razy modlić, to powiedział święty Augustyn. Obok oczywiście też tych innych kościelnych związanych się z czynnością liturgiczną, kryterium pełnym wyrazu piękna modlitwy, jednomyślne uczestniczenie zgromadzenia przewidzianych momentach i uroczysty charakter celebracji. To są te trzy podstawowe kryteria. Wspaniałym tutaj jeszcze mamy dalej wspomnienia świętego Augustyna, wyznania. Ileż razy płakałem, słuchając hymn, szczą święty głównym śpiewem tego kościoła. Naprawdę pierwsza kwestia. Głosy te wywały się do moich uszu. A gdzie twoja prawda wściekała kroplami do serca, parowało z niego gorące uczucie pobożnego oddania. Z oczu płynęły łzy, tak jak teraz, dobrze im było. Dobrze mi było. Niosą tą pomoc tam pośród ludzi, a nie więc jeszcze raz to podkreślenie, państwa, harmonia, naszych też podatków, znak, śpiew, muzyka, słowa czynności jest bardziej wymowna i owocna, jeśli wyraża się w bogactwie kulturowym i właściwym, sprawującym liturgię ludowi Bożemu. Dlatego też należy umiejętnie pielęgnować religijny śpiew ludu, aby głos wierny Bogu rozkwiewać podczas nałożeń i samych ludzi, zgodnie oczywiście z rozumieniem Kościoła, ale nie zabraniać tego ludu. Oczywiście rola też pasterzy, przewodników, chór i tak dalej, ale absolutnie. Niech będzie to ciągle kulturowanie, mówimy, te legendarne nasze pieśni, czy kolejne postarałki bardziej, prawda? Niech to wszystko nie zanika, niech to będzie takim znakiem, poczuciem, że jesteśmy przemijane, ale mamy kontynuację. Uznanie, więc do końca nie przemijamy, bo oczywiście zostajemy też w pamięci przodków i też przyszłych pokoleń. To jest bardzo tutaj ważne, żeby w ten sposób nie pójść tylko duchem Boga nowoczesnego, nie oczyszczającym się, ani tylko skupić się jakoś, na tylko to, co jest współczesne, ma sens, albo czytamy, że może pomóc młodym, po co takie śpiewy, takie nie jest nieczyste zawodzenie, a lepiej posłuchać pięknej muzyki organowej. Oczywiście nigdy nie zabroni. Piękne jest słuchać Bacha, czy Hendla, czy innych, ale pamiętajmy, to jest nasz żywy udział, bo śpiewa serce, śpiewa duch, śpiewa człowiek. Wiele też może być w tym momencie myśli, jak słyszeliśmy świętego Augustyna w wniosku, jakiś, prawda, jakiś jeszcze aktów publicznych. Natomiast na koncercie może być wszędzie, musimy koniecznie wyjść do świętego kościoła naszego i modlić się do świętej, żeby być od razu też przy okazji melomanem. Bo bycie melomanem nie wymaga wiary. O tym rozmawiamy, że wiele uczestników słucha muzyki. Zmieniamy pisanie przez ludzi kościoła. Sprawy krajowe, wcale mi to nie przeszkadza. Ba, i agresywne zachowania korzystają jeszcze bardziej może. Te zachowania to nie jest kwestia ostatniego skandalicznego zachowania. Było to powtórzenie wczorajszej katechezy Agencją Informacyjną w Warszawie. Ale te ataki trwały już dużo, dużo wcześniej. Przecież ja przypomnę,
Wystarczy obejrzeć filmiki, ataki na dziennikarzy telewizyjnej agencji informacyjnej, na Michała Rachonia, który był na miesięcznicy smoleńskiej, kiedy ludzie się modlili, ataki na polityków Prawa i Sprawiedliwości, na ataku na Zjednoczonej Prawicy, którzy byli atakowani w Sejmie słowni i fizycznie, też trzeba przypomnieć posła Leśniaka, który został zaatakowany przez posła Lęca. No i właśnie, ale przede wszystkim, pani też padła atakiem, pani biuro poselskie przecież również zostało zaatakowane. Mamy dwie formy, z jednej strony dwa kierunki tych ataków, politycy Zjednoczonej Prawicy i dziennikarze. Co niektórzy mówią, że jest zbyt łagodne podejście policji, ale z drugiej strony mamy również bardzo agresywnie zachowujących się ludzi, którzy ci sami, ich wizerunki są znane, ponieważ sami udzielają wywiadów, są publikowane w internecie. Tak, dlatego dziwi mnie takie lanie krokodylich łez, że jakieś wizerunki zostały opublikowane, nie opublikowane. Ci ludzie chcą, nie chcą, że sami, przepraszam, uczestniczą w tym życiu. Jeżeli ktoś się wybiera na drogę, muszę liczyć się z tym, że jest no, prawie taka osoba publiczna. Oczywiście żyjemy w wolnym kraju, to jest demokracja, tyle tylko, że wolność, tak jak powiedział ojciec święty Jan Paweł II, jest określona granicami odpowiedzialności. Powinna to być odpowiedzialność za słowo, odpowiedzialność za czyn, za zachowanie i za to, że nie należy naruszać ani bezpieczeństwa, ani godności innej osoby, wyrażając swoje poglądy na dane zjawisko, czy na daną kwestię. To jest pierwsza rzecz. Ale jeszcze jedno zjawisko, panie redaktor. To jest oczywiste. Ja sobie wyobrażam, co musiała czuć pani redaktor Ogórek, czy inni redaktorzy, którzy w sposób słowny, werbalny, każdy inny są atakowani. Czy mogli być atakowani, wchodząc nawet do swojej siedziby, miejsca pracy oczywiście. I jakie to może wzbudzać lęki? Może tym ludziom o to chodzi, żeby wystraszyć, zestraszyć, nie wiem co jeszcze, w każdym razie na pewno wzbudzić takie poczucie zagrożenia. Dlatego, że wtedy, kiedy zaatakowano moje biuro poselskie, to zanim znaleziono tego człowieka i w jakiś sposób go nie unieszkodliwiono, to mój lęk rodziny o to, że ktoś może mi jeszcze na przykład podpalić dom, był tak olbrzymi, że wyobrażam sobie, co mogły odczuć dziecko pani Ogórek, co mógł czuć mąż, prawda, i też cała rodzina w tym momencie czuje się zaatakowana. I to jest oczywiste, dlatego ja się naprawdę bardzo, bardzo przeciwko temu protestuję. Ja na Twitterze opublikowałam swój wpis wspierający panią Magdalenę Ogórek, ale chcę, żeby on był też traktowany jako wsparcie dla wszystkich tych i dziennikarzy, i innych osób, które są w tak bezprawny sposób atakowane. Tak powiedziałam, ja może jesteś, że to jest bezprawne przeładowanie. Tak, ja uważam, że dlatego skandaliczną wypowiedzią jest wczoraj to, co zrobił przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, to człowiek, który na świeczniku był świetnym przykładem. Tak naprawdę w mojej ocenie jeszcze eskaluje. Ja odebrałam tą, eskaluje tą nienawiść, odebrałam tą wypowiedź, jakieś usprawiedliwienie, też co się dzieje, przynajmniej tak to odebrałam osobiście i zgodziłam się z tym również na Twitterze, dlatego, że no właśnie ja i mieszkańcy mojego miasta doznali potężnego zagrożenia, nie tylko szczęście z niego okoliczności sprawi to, że połowa kamienic nie wyleciała w powietrze, bo Polska zawsze gdyby nie te przetargości, się nawet straszy, więc nie może być tak, że debata publiczna w tym przypadku ci, którzy zawodowali, że odpowiadają się tutaj przez Donald Tusk, powinien uspokoić to towarzystwo i powinien, bo to są ludzie, którzy nie godzą się na rządy Zjednoczonej Prawicy, nie godzą się na werdykt społeczeństwa, nie godzą się na prawa demokracji. To jest takie trochę przedłużone rani, niestety tak uważam, tamtej ekipy, która bardzo chciałaby rządzić, bo nie wie jak do tej władzy powrócić. Ja pamiętam na stronie studzić, uspokajać, podobnie jak staraliśmy się również, jak państwo cię wycofać, generalnie z tego przypomnieć, co się stało w Gdańsku i wskazać, że takie powinno być zachowanie w tym momencie polityków, wtedy, kiedy jest bardzo duży poziom również emocji. I jak widać, sprawa Gdańska tego towarzystwa niczego nie nauczyła. Dla mnie próba rzucania się pod koła, uniemożliwienie wyjazdu spod miejsca pracy, wybrał się na samochód, przewieszenie jakichś kartek, wrzaski, które są poniżej godności kobiety. To był przede wszystkim atak też na kobiety i to trzeba stwierdzić, co w naszych warunkach kulturowych jest niedopuszczalne. Przynajmniej dlatego powinien Donald Tusk zareagować w tej sprawie.
Dlatego myślę, że te kwestie mogą prowadzić do dalszej eskalacji. Oby tak nie było, tylko wzywam i proszę też jako kobieta, Wszystko jest produkowane w kraju, także
20 miliardów złotych to jest autentycznie wartość dodana, która jest tworzona w kraju, więc to jest wartość niebagatelna. No i to jest również istotny kawałek rynku tego europejskiego. Więc rzeczywiście to przede wszystkim zagrożenie jest wizerunkowe i to, że w tym momencie, kiedy powiedzmy polskie firmy będą miały przejściowo problemy z zawieraniem kontraktów, no gdzieś tam mogą skoczyć odzyskać. Także na pewno problem jest poważny i bardzo jest istotne, żeby ta reakcja władz była zdecydowana i żeby bardzo szybko przekonać odbiorców, że to była wpadka, czy też jakiś proceder, który miał miejsce bardziej systematycznie, ale jednak ulegnie absolutnie zakończeniu. A poza tym tak się wydaje 1%, ale gdzieś na transporcie 8%, tutaj gdzieś 1%, to są wszystko się nie Przedmiot rozwoju, powtórzony wczorajszy porad pedagoga i psychologa.
to i powiem, że pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zaraz wszystkie wołowiny. Witamy bardzo serdecznie w audycji porady pedagoga, psychologa Państwa. Małgosie, Małgorzata Dorotka, Dorotka. Wydaje mi się, że było na księdze, co dowodzą, bo my rozmawiamy sobie między głową. Ponieważ temat jest taki bardziej małżeński w audycji porady pedagoga, psychologa, rodzina, Polska i alkohol. Dlaczego rodzina polska? Rodzina polska i alkohol, ponieważ skupimy się przez chwilę na refleksjach dotyczących spożycia alkoholu w polskiej rodzinie. Ponieważ nie jest to żadną wiedzą egzotyczną, że zachowania tego rodzaju wstrzemięźliwość, nadużywanie, abstynencja, upijanie, tutaj z obu stron barykady moglibyśmy różne określenia przywołać, mają ogromny wpływ na to, jak się ma rodzina polska, jak się ma dziecko w polskiej rodzinie i jakie są skutki społeczne pewnych nawyków, które żeśmy niechlubnie odziedziczyli po naszych przodkach. I możemy różne rzeczy z tymi nawykami zrobić, możemy je oczywiście skorygować intelektualnie, moralnie, zaprzeć się, podciągnąć poprzeczkę kultury wyżej, zadbać o nasze rodziny i o nasze wychowanie, ale też odwrotnie, możemy po prostu popłynąć. Pięknie się tutaj składa, też słownikowo, popłynąć z modą, nie zablokować modą na alkohol, taka spożywanie nadmierne, popłynąć po prostu i trochę się rozpływać. Może odrobinę statystyk, ja tutaj z przyjemnością też powiem, skąd zaczerpnęliśmy te dane. Niedawno, jeszcze bardzo aktualna, wciąż aktualna, może tak poprawia się, natomiast dość głośno było tej kampanii. Odbyła się kampania społeczna Nikt nie pokocham. Bardzo wiele było podmiotów medialnych, chrześcijańskich, wspierających tę kampanię, bo Świat po życie stanął jakoś za weryfikacją danych, za główną organizacją, ale tam bardzo wiele cudownie chrześcijańskich organizacji włączyło się w to. Powstały z tego pewne materiały informacyjne. Tutaj przywołam nazwisko pana doktora Krzysztofa Wojcieszka. Był jednym z autorów danych, które ja Państwu teraz podam. Jeden dzień w Polsce, jeśli chodzi o polską rodzinę i alkohol. Jeden dzień w Polsce. Mamy gwarancję, smutną gwarancję, że na przykład dziś, jeden dzień, to może być nawet dziś, zatem dziś czterech Polaków zatruje się śmiertelnie alkoholem etylowym, czyli umrze z powodu, nie, to są dane zweryfikowane. 33 osoby zostaną hospitalizowane z powodu ciężkiego zatrucia. Jeden dzień, czyli dziś. I to są takie minima podane, może być niestety więcej. Ta statystyka może być smutniejsza. Na pewno nie bardziej, a nie mniej niż niestety. Na drogach 7 osób zostanie dzisiaj rannych, w tym jedna osoba śmiertelna z powodu tego, że ktoś był pod wpływem alkoholu. Jedna osoba lub nawet więcej niestety popełni zabójstwo dziś pod wpływem alkoholu. Straszna statystyka, 8 osób popełni samobójstwo dziś, będąc pod wpływem alkoholu. 27 osób straci życie w związku z używaniem alkoholu z różnych powodów, w tym damarskość wątroby umrze dziś. 19 osób maskę spowodowaną właśnie nadmiernym zużyciem alkoholu. 16 osób umrze na nowotwór spowodowany nadużywaniem alkoholu dziś. To są takie, można by powiedzieć, ogień Państwo straszą, czy Państwo wyprawiacie. Moi drodzy, to nie jest straszenie. Prawda nas wyzwala. Mam nadzieję, że z nałogu pijaństwo również. A przecież walczymy o jakość rodziny, o jakość komfortu wychowywania naszych dzieci i nie można udawać, że tych danych nie ma, jeżeli one już zostały bardzo solidnie opracowane przez fachowców. Może jeszcze, żeby dokończyć tutaj nasze statystyki, jeszcze podrzucę kolejne sprawozdanie. Tak, takie bardzo ważne to będą informacje. Jeśli chodzi o osoby w wieku 15 lat i powyżej, w Polsce rocznie osoby takie wypijają 12,5 litra czystego alkoholu etylowego na głowę. Tak, no. Gdyby to przeliczyć na tak zwane, pan doktor Krzysztof Wojcieszek, materiały kampania społeczna Nie piję, bo kocham, zweryfikowane naukowo. Gdyby to 12,5 litra czystego alkoholu etylowego na głowę spożywane przez mieszkańca 15 lat plus w Polsce, przeliczyć na tak zwane pół litrówki, to byśmy mieli liczbę ponad 50 pół litrówek wódki na głowę mieszkańca 15 plus w Polsce. Proszę popatrzeć na 53 tygodnie w roku, a jeszcze wiadomo, że pół litra
litrówka wódki, to prawda, to alkohol mocny, ale ileż jeszcze tam różnego innego rodzaju tłumku się przelewa. Uzależnionych mężczyzn w Polsce jest prawie 8%. Uzależnionych, czyli to połowa populacji istnieje 8% od czytelnika. Tak, jeśli zaczniemy od tych statystyk, takie usprawnienie dodam, bo to nie jest tak, że wszyscy piją, tylko się ta struktura pokazuje, że około 80% osób nie ma problemu z alkoholem. Natomiast prawie 20% ma bardzo duży problem z alkoholem. I te statystyki właśnie w tych 20% są, tworzą się. Natomiast niestety dla osób, które piją bardzo dużo, upijają się, tam jest największe zagrożenie skutków tych, które Małgosia na początku powiedziała, bo oczywiście, jeżeli ktoś wypije trochę alkoholu, ma humor, bawi się i na tym poprzestanie, to nie jest problem, o którym tutaj rozmawiamy. Problemem jest to, że ktoś wypija za dużo, w krótkim czasie za dużo alkoholu, traci kontrolę nad tym, co robi. Bardzo ważna informacja dodatkowa. Problemem okazuje się polskiego picia nie jest to, co powiedział Marek przed chwilą, że są też ludzie, dzięki Bogu, którzy potrafią w sposób kontrolowany, kulturalny używać tego jako dodatku, prawda, do życia, czy do zabawy, czy do posiłku. Nie kwestionujemy, że alkohol jako taki może spełniać też pewne funkcje towarzyskie czy kulturowe, zostawiam ten wątek. Natomiast problemem głównie polskiego pijaństwa jest właśnie zabijanie się na umór. Ta część osób upija się, ta część, która Polaków, która nadużywa alkoholu, to są głównie panowie, mają samobójczy styl picia, tak zwanego, to jest określenie fachowe, picia na umór. I teraz jeśli chodzi o statystyki, ja mówiłam o 12,5 litra czystego alkoholu etylowego na głowę, 15+, to tutaj liczyliśmy wszystkich, prawda, nastolatków, panie, panów. Natomiast sami panowie, i to uwaga, proszę się trzymać mocno, sami panowie, mężczyzna polski, pije 31,5 litra na głowę mężczyzny czystego alkoholu etylowego. Jeśli chodzi o statystyki, z naszymi sąsiadami pijemy mocniej niż Białorusini, a Rosjanie wyprzedzają nas tylko o 0,5 litra na głowę. Ja zamieszam się z bardzo często spotykamy się z takim niedowierzaniem, bo nauką w kręgach, w których jesteśmy, ludzi, których spotykamy, nie ma tego problemu. Bardzo często w ogóle nie ma problemu alkoholowego. On się pojawia w grupie, załóżmy, 50-osobowej. Jedna osoba ma problem alkoholowy, ale to jest też ukrywane. Tylko niektórzy o tym wiedzą. Wydaje nam się, że ten problem jest trochę szerzej. W rodzinach to oczywiście spotykamy. No tak, tylko że to jest ten element. Każda rodzina może wskazać taki przypadek. Natomiast wtedy nasi przyjaciele mówią, przecież to różnie jest problem. W czasie komuny, tak, alkohol to był problem. To jest, to wciąż jest, bo niestety bardzo szybko, czy ta nasza kultura społeczna pozwala osobom, które nie piją, dużo nie upijają się, rozpocząć spotkania alkoholowe, natomiast te osoby, które piją, po dobrym początku idą dalej i one już nie mają nad tym kontroli, a osoby, które zaczynały spotkanie, jakąś wyprawę, jakieś ognisko imieniny,
wesela, nie interesują się, czy ktoś wsiada po alkoholu za kierownicę i właśnie pojechał, czy co się z nim dalej dzieje. Czy nie? Wydaje się nam, że to nie jest problem. A tu rozpoczyna się problem. Pijemy, rozpoczynamy razem, więc ponosimy też odpowiedzialność za osobę, która z nami tę zabawę bardzo spokojnie zaczyna. Przyjąć jako jeden z poraw Państwa Dąbrowskich. To jest fajnie troska o innych i taka odpowiedzialność za swoich siadników. Jak że ktoś ma dość niedolewajmy jeszcze dla humoru, dla zasady, dla frajdy. Kontrolujmy. Znam osobiście rodzinę, która mnie trochę odrzuciła do zabrażalnika kluczyki do samochodu przyjacielowi swojemu, zmuszając go w ten sposób, żeby przespał do rana. Być może uratowali mu życie. Są różne inne schowki jeszcze, gdzie można piekarniki, Państwo macie sejfy w domu, gdzie można zacząć kluczyki przyjaciela, który przeholował. Nie puścić go do domu, nie daj Boże, trafić mu jeszcze dzieci czy żonę, prawda? To musi być na to wrażenie. Jeśli chodzi o to wypijanie dzisiaj i o tę taką lekkość dystansowania się do tradycji pijackiej i nas dzisiaj, prawda, inteligentnych, odpowiedzialnych, dawkujących lekkie trunki, wolących już nie wódkę, tylko właśnie już może inne, nie lubię i denerwuje mnie promocja tych tak zwanych lekkich trunków, czy prawie bezalkoholowych. To wszystko, proszę Państwa, informacja prawdziwa. Ten sam alkohol jest w piwie, w winie i w wódce, tylko w różnych rozcieńczeniach. Ta trująca substancja jest wszędzie dokładnie ta sama, tylko w różnych rozcieńczeniach, więc proszę też nie okłamywać samych siebie. Ale jedna bardzo ważna kwestia, też na autorytet pana doktora Krzysztofa Wojcieszka się powołał i materiały z przezacnej kampanii społecznej Nie piję, bo kocham. Wyobraźcie sobie Państwo, że tuż po 23 latach rozbiorów i dramatu niebytu polskiego, nie tylko na mapie Europy, ale również rozszerpania kulturowego, mamy wtedy świadomość, nas rozwijana wtedy świadomie, żeby obudzić naród, który nie miał prawa dopominać się o jakieś przywileje dla siebie, żeby posprzątać po wielkiej kulturze i historii Rzeczpospolitej. Mamy świadomość, że rozwijamy nas. Czyż nie? I każdy to powie, każdy Polak dzisiaj pamięta, że to właśnie była jedna z działalności zbrodniczych wobec narodu polskiego, rozpijanie świadome. Ale proszę Państwa, jak się popatrzy na statystyki, okazuje się, że w latach 20. XX wieku, czyli tuż po odzyskaniu niepodległości, z całą tradycją rozpicia zaborowego, Polacy pili od 0,9 do 1,3 litra na głowę, czy 10 razy mniej niż my dzisiaj. Więc pytanie, co się zadziało, kto oddał wolność, kto oddał rozum, kto nas świadomie prowokuje do rozpijania dzisiaj. Może to się dzisiaj już nie nazywa wroga władza, prawda, zaborca A, B lub C. Może gdzie indziej są te osoby, te instytucje, te ośrodki władzy i biznesu, które cicho z uśmiechem na twarzy, w świetle Jupiterów i reklam, o to właśnie chodzi, jeszcze wykorzystując twarze sportowców, polityków, aktorów, piosenkarzy w sposób obrzydliwy, skandaliczny moim zdaniem, w wielkiej hipokryzji reklamują biznes, który ma na celu rozbicie narodu. A rozpijanie to jest po prostu dramat indywidualny osoby, która pije, jego rodziny. Ludzi na starcie się rozbiorą. Mamy rządy dla wnuszka i kilkadziesiąt lat odzyskanie niepodległości. Rozpoczęto w Polsce pracę nad trzeźwością narodu, bo już wtedy wiadomo było, że wolność to trzeźwość. Naprawdę wykazałby się ten, taki był efekt. Ja rzeczywiście pamiętam starszą panią, którą opiekowałem się w latach 80. taka pani przedwojenna, przedwojenna. Ona opowiadała, jak wyglądały bale. Tam nie było przyzwolenia na alkohol. Był alkohol, ale alkohol był czymś... Nie widziałem, było wiadomo, że to jest to coś. Tak, to
Właśnie te pływany, gdzie gdzieś tam mógł się pojawić, ale to na pewno nie powodzało, nie ruszało do komentarzy, do uśmiechów reszty bawiących się. Natomiast to przyzwolenie jest teraz. Właśnie teraz pojawia się także, o, jaki masz, jaką masz butelkę, jaki masz, a kto jest producentem, a ile tam jest procent, a jaki to ma smak, a czy jest takie ogólne przyzwolenie, nawet jak nie pijemy, to wyrażamy aprobatę, zainteresowanie. Lepiej byłoby odwrotnie, bo jednak wciąż za tym kryje się alkohol, który jest trucizną i który zabija. Natomiast mimo to się jeszcze wspomniała o reklamach. Naprawdę pewnie budzi się wspomnienie sportowca z dawnych lat. Przepraszam, w zeszłym roku były mistrzostwa świata w piłce nożnej. Pięknie, mieliśmy nadzieję, ale to, co nam świetnie wyszło, to profesjonalne reklamy alkoholu. Polski trener latający helikopterem, wieszający polskie barwy narodowe w roku stulecia odzyskania niepodległości. Te barwy rozlewają się na nowoczesnych wieżowcach. Jesteśmy wspaniałym narodem i to cała ta reklama jest reklamą piwa. Władze Związku Sportowego, no, świetnie nam wyszła kampania reklamująca piwo przed tymi mistrzostwami. Dalej już było słabiej. Natomiast teraz mamy 2019 rok i oczywiście tak niedawno był konkurs czterech skoczni i tak naprawdę poza reklamą jednej marki samochodu to była reklama alkoholu. Wielkie panele z butelkami piwa i kibice, którzy trzymający kufle czy jakieś kubki z piwem. To jest obraz powszechny w Europie, bo to nie jest Polska, to akurat była Austria i Niemcy, ale tak wygląda teraz Europa. To jest niesamowite. Europa... Nie chodzi nam o napadanie personalnie na kogokolwiek, piszanie jakiejś takiej złej emocji, teraz będziemy się licytować, kogoś rozliczać, pokazywać palcami. Chodzi nam o powiedzenie jasno i głośno, że lud nie jest taki ciemny i tego nie kupi. Że kibice sportowi to nie jest jakiś człowiek masowy, któremu można wcisnąć każdą reklamę. Mamy rozum. Mamy oczy, jesteśmy ludźmi spostrzegawczymi, umiemy oceniać i widzimy, kto co reklamuje. Mamy też związane z tym refleksje, więc proszę nie traktować kibiców sportowych. Jesteśmy oboje naprawdę bardzo aktywnymi kibicami wielu sportów, mój mężem. Proszę nie traktować nas kibiców jako ludzi, nie wiem, z przykurczonym mózgiem, którzy nie zrozumieją i przy okazji łykną fale reklamy. Nie. Kibice sportowi to są ludzie świadomi, chcący fanu, chcący zabawy, chcący rywalizacji, kibicujący na biało-czerwono. Nie musimy być przy tym pijani. Tak, jeżeli jako taka porada programu rzeczywiście zostaniemy z tym, że na to, co nam się podaje przy sporcie, patrzymy krytycznie przy okazji, czyli na reklamy. Jeżeli potrafimy z naszymi młodymi i z naszymi dziećmi, które to oglądają, możemy z nimi porozmawiać, powiedzieć, o, zobacz, jest tam alkohol, to nie fajnie, to zobacz, tam jest, znaczy, jeżeli potrafimy wyciągnąć wnioski, tak, ale jeżeli udamy, że tego nie widzimy, to nie jest istotne, bo zaraz rozpocznie się ten nasz mecz. To jest istotne, bo mecz, czy przegramy, czy wygramy, zabawa minie za 3 dni, nie, ale wspomnienie alkoholu w dzieciach, które oglądały z tatą, z mamą, z wujkiem, z przyjaciółmi,
to wspomnienie, że to jest super zabawa, tak to zostanie. Czyli do tego momentu, żeby nie zamykać się na komentarze, tak? Jeżeli my czujemy, że to jest złe, to sprawiam, żeby tylko rada. To może powiedzieć to głos, ale gdzieś się działo, że my rozumiemy, tak? My to widzimy. Utraciliśmy całkowicie. Bo oczywiście świetnie byłoby, gdybyśmy byli abstynentami. My akurat że jesteśmy w ruchu Światło Życie. Byłoby świetnie, gdyby było dużo ludzi, którzy w ogóle właśnie z tego powodu, że jest to duży problem w Polsce, w Europie, w świecie, żeby wspierać te osoby, które gdzieś tam już sobie z alkoholem nie radzą, wspierać się właśnie tym, że nie, dziękuję, ja nie piję, bo chcę ci pomóc. Nie dlatego, że jestem taki wspaniały, tylko no, pożyczonym pieniądzem. Mi to nie jest potrzebne, ale chciałbym tego pomóc. To będzie mój dar. Oczywiście wynika, może się powołajmy na autorytet księdza doktora Piotra Kulbackiego. To jest kolejna osoba, kolejny naukowiec zajmujący się tym tematem profesjonalnie, też uczestnik wielkiej kampanii społecznej Nie pije, bo kocha. I analizując właśnie to zjawisko, ksiądz Piotr Kulbacki z punktu widzenia takiej odpowiedzialności Kościoła w trosce o trzeźwość, tak opisuje ten etyczny wymiar dobrowolnej abstynencji. On dzieli sobie naszą odpowiedzialność za Polaków, którzy piją, nie mogą sobie z tym poradzić, na dwa rodzaje i definiuje następująco króciutko. Jednym z sposobów jest umiar, czyli picie z umiarem. I uwaga, zaznacza ksiądz dr Kulbacki, neutralna postawa wobec obyczaju alkoholowego. Neutralna, czyli niewiele zmienia tak naprawdę. Nie jest to postawa gorsząca, nie jest to postawa współuczestniczenia czy jakiegoś przyzwolenia, nie, ale jest neutralna, nie zmienia obyczaju. Natomiast ta druga, nie umiar właśnie, ale abstynencja, jest to jego zdanie, tu cytuję, skuteczny środek przeciwstawiania się obyczajowości alkoholowej, czy obyczajowi alkoholowej. Więc jednak tam, gdzie się przelało za dużo, być może potrzebne są te puste kieliszki odwrócone, prawda, do góry, żebyśmy mogli zatrzymać pewną tradycję. Ponieważ prawda jest taka, że wiele osób pijąc z umiarem, kulturalnie, w sposób rozważny, ucząc tej postawy dzieci, nie pomaga, nie szkodzi. Dziękujemy znowu, żeby nie było wrażenia jakiegoś wytykania palcami, tutaj klasyfikowania Polaków na tych najlepszego gatunku abstynentów i całą resztę. Nie daj Boże, żeby to tak wyszło. Natomiast obiektywnie, z naukowego, logicznego, psychologicznego punktu widzenia, umiar jest neutralną postawą wobec obyczaju alkoholowego. Jedyną aktywną jest właśnie abstynencja danego obrotu krwi. W tej chwili pani Małgosia się mówiła, to chyba rzeczywiście, czy wypełnił taki proceder w jednej z uwolnień na północy na wrażność, to chyba troszeczkę za mało. To troszkę za mało, ale są też dobre, proszę Państwa, a jeszcze na koniec mam tutaj coś do bezpieczeństwa żywności jest sprawą dla konsumentów. To widział już Jan Paweł II, ksiądz Bański, tak zwaną krucjatę zabrania człowieka. Zagrożenie dla szukając ludzi, którzy by byli abstynentami, to nie jest proste na początku, nie jest tak trudne. Oni to widzieli. Natomiast też to są pewne możliwości, jeżeli my damy ludziom pijącym świadectwo abstynencji i to pomaga. Mamy takie doświadczenia wśród znajomych, różnych, osobiste, bardzo, bardzo głębokie takie spotkania, niezwykłe. To pomaga, ale bardzo istotne jest, żeby rzeczywiście, jeżeli ktoś może ograniczyć, to pić zawsze mniej niż o kieliszek za dużo. Jeżeli nie trzeba znosić kolejnego toastu, my tego nie róbmy, znaczy nie prowokujmy. Był toast i niech na tym ostatnie lata się skończy. Były dwa toasty, nie musimy być tymi, którzy jeszcze dołożą swoje. Znaczy, lepiej zawsze ograniczać to, ten umiar i ograniczenie i kierowanie atmosfery. Jeżeli jest dobra zabawa, dobre spotkanie, po co tam?
wracać komuś jeszcze poddawać alkohol, ale z drugiej strony też właśnie za granicę. Nie ma sensu na każdym spotkaniu walczyć z pijącymi, tylko no, ograniczenie mniej i zawsze lepiej. Właśnie jeszcze i tak hit, konieczny jest hit, bo żeby nie było, że tak wybieramy i jesteśmy takie smutasy, bo nie pijemy alkoholu. Mamy dobre humory i poczucie humoru też mam nadzieję, mimo tego niepicia. Powiem Państwu, co się udało w Islandii. To jest przykład z innego kraju, pozytywny również ten materiał Kurczej Kości Narodu, który tutaj dzisiaj z Markiem wykorzystujemy. Otóż w Islandii wdrożono 20-letni program, który musi potrwać, jak Państwo widzicie, ale mamy czas, do apokalipsy zapewne jeszcze chwila minie. 20-letni program ograniczenia spożycia alkoholu i tytoniu przez nastolatki, ponieważ problem był taki, 42% nastolatków w Islandii to były osoby z ogromnym problemem alkoholowym i nikotynowym i w ciągu wdrożenia programu 20-letniego udało się Islandczykom zmniejszyć dramat 42% przedawkujących nastolatków do 5%. Teraz jak oni to zrobili? Tak, jak oni to zrobili? Więc to może też dla nas, to też w ramach porad, tutaj podsuńmy pomysł, może Państwo możecie na własnym podwórku, czy we własnej gminie, czy gdzieś w samorządzie, po prostu powalczyć o pewne nowe style. Co zrobili mianowicie Islandczycy, żeby ratować swoich młodych? Po pierwsze, cyklicznie, czyli co roku wprowadzili badania epidemiologiczne zachowań wszystkich uczniów. Czyli przebadana była populacja młodych osób pod kątem tego, czy nie mają zachowań sugerujących nadużywanie w dziedzinach nieakceptowalnych przez dorosłych. Druga kwestia, konfrontacja samorządów z wynikami badań. Czyli nie były to tylko badania tak sobie amuzą, żeby pani X, pan B wpisali, że odbyli szkolenie, czy tam zrobili jakieś badania, ale to miało konsekwencje później w samorządach. Były sygnały konkretne, zajmijmy się młodzieżą z problemami. Kwestia trzecia, to był program państwowy, ale oczywiście, tak, bo to jest problem lokalnej społeczności i świetnie, że ta sprawa została postawiona. Kwestia trzecia, co zrobili? Liczne ograniczenia dostępności młodych do alkoholu. Podniesiono wiek i nie bano się. Nie musimy mieć kompleksów, chcąc zbawiać świat. Naprawdę trzeba śmiało i dziarsko. Nie bano się opinii publicznej i podniesiono poziom z 18 lat do 20, czyli 2 lata dano jeszcze młodym więcej czasu na to, żeby nie mogli kupić sobie swobodnie alkoholu w sklepie, tak? I stanowczo kontrolowano i pilnowano tego zakazu. Nie masz 20 lat, nie możemy sprzedać sobie, mój drogi, alkoholu. Kwestia kolejna, solidna profilaktyka szkolna i aktywizacja młodzieży na zajęciach pozalekcyjnych, czyli zaproponowano im różnego rodzaju formy aktywności, które udowodniły, że mogą żyć świetnie, pełnie, pięknie, aktywnie, w grupie, nie posiadając używek jako specjalnego dopalacza. I ostatnie dwie kwestie, aktywizacja rodziców, czyli rodzice też musieli przejść odpowiednie szkolenia, musieli zrozumieć, na czym polega problem ich dzieci i zobowiązali się do monitoringu, czyli sprawdzania zwykłego. I ostatnia kwestia, mocno, ale mnie się to podoba, godzina policyjna dla młodych bez towarzystwa dorosłych. Po prostu o pewnej porze młodzieniaszkowie w wieku do lat 20 nie powinni wędrować sami, a już zobaczeni z buteleczką czy z papierosem, byli po prostu nagabywani przez odpowiedniego funkcjonariusza. Można powiedzieć, ach, cóż za represyjne pomysły. Moi drodzy, skutek jest taki, że z problemu ponad 40% spadł do 5, czyli marginalnie. I iluż młodych ludzi udało się uratować, jeszcze wychować na ludzi. Też na specyfikę tamtego społeczeństwa u nas jest, my mamy bardzo mocne narzędzie, ponieważ w Polsce to są w kościele, jest pierwsza komunia święta, jest chrzest święty, jest wierzchowanie, ślub, często najczęściej w kościele są różne okoliczności religijne i zdecydowanie możemy wtedy lansować trzech pośród morza. To też nie będzie łatwe, bo często jest alkohol, ale możemy przynajmniej mówić. Panie Małgosiu, jeszcze tylko może materiały. Czy można znaleźć gdzieś jeszcze te materiały?
z tej debaty czy z konferencji. Proszę się przyjrzeć, proszę po prostu w internecie poszukać wszelkich haseł krążących wokół następującego tytułu. Materiały z kampanii społecznej Nie piję, bo kocham, albo kampania społeczna Nie piję, bo kocham. W internecie jest bardzo dużo dostępnych danych na ten temat. Możecie Państwo też zweryfikować dzisiejsze rewelacje. No niestety, czas audycji dzisiejszej dobiegł końca. Bardzo dziękuję. Jeszcze się dogodnie gośćmi byli pani Małgosia i pan Marek Nawrocki. Nie pij, kochaj, żyj. Bądź mam z panem, dziękuję. Było to powtórzenie wczorajszej porad pedagoga i psychologa. Już na koniec bardzo krótko, czy można i kardynał Stefan Wyszyński, człowiek niezwykłej miary, to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi będą pani Anna Rastawicka, współpracowniczka Prymasa, była przełożona generalna Instytutu Prymasowskiego oraz pani Michalina Jankowska, dyrektor Instytutu Prymasowskiego. Początek programu na antenie telewizji trwa o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu spotkania z naszymi gośćmi w Radiu Maryi.